krótkie nad Odrą. Jako flis odrzeński płyniemy 23 lata i kochani, nagle na Odrze łapie nas wójt na łódce, wójt kulawy i ciągnie nas do wsi. Do wsi, która się nazywa Wietrzyce. Ja mówię, Jezus Maryja, tu nic nie ma. A on mówi, tu jest Rysko, ale będzie San Francisco. No i okazuje się, że za rok znowu jesteśmy. Wójt kulawy ciągnie nas na pole, ale na tym polu już wszyscy tańczą, cała wieś przebrana, stroje siermiężne i mówią, tu były Słowianie, Dziadoszyce to się nazywa. Wszyscy tańczą w strojach słowiańskich. A dalej patrzę, a tu na plener malują, rzeźbiarze rzeźbią, malarze malują. Wójt mówi, no rozpisałem, a oni przyjechali i sobie tu malują, a potem te obrazy mi dają i te rzeźby mi dadzą i będę miał muzeum. Ja mówię, no pięknie, pięknie. Tutaj stoi wóz drabinasty i wozą wesela. A tam dalej rycerze się walą. No, mówi, napisałem, że mam pole, no to przyjechali i się biją. A tam patrzę, co tam. No tam łowią ryby, konkurs komodora, czyli mojego. No, puchar, największa ryba. I dalej. I jedziemy do wsi. A we wsi patrzę. Wali się wszystko, cholera. Ale przed wsią stoi fortyca. Patrzę, gród starosłowiański. Palisada, wieże, świeże drewno. Ja mówię, co jest, cholera, kto to zbudował? No jak to kto zbudował? Ochotnicza straż pożarna. Nie mieli co robić, nie paliło się, to kazałem im to zrobić. I mówi, mamy gród, a tu będzie muzeum, a tam kochany są dymarki, a te, mówię, takie budy, trzcina i tak dalej. Napisałem, kto chce, to może se przyjechać i tu taką chatę starosłowiańską zbudować. I przyjechało dużo takich wariatów i nabudowali tutaj pełno i tak dalej. Kochani, to się nazywa Rzysko, a było i jest San Francisco, Wietrzyce koło bogatego Głogowa. I kto teraz przyjeżdża do Wietrzyc, które się waliły? Głogów przyjeżdża i turyści przyjeżdżają. I tego wam życzę. Rzysko, a będzie San Francisco tutaj. Dziękuję bardzo.